Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazog, a to kolejny odcinek lekcji. Dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o harmonicznym molu, ale opowiemy o tym, jakie akordy można zbudować w obrębie tej skali, jak to wykorzystać w kompozycji i jak to wykorzystać w improwizacji. Także zapnijcie pasy. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim patronom, Maćkowi i Patrykowi, za zmotywowanie do zrobienia tego materiału. Dzięki, że jesteście, gitary w dłoń i zaczynamy odcinek. Zacznijmy od budowy harmonicznego mola. Pamiętasz, jak powstał? Wzięliśmy skalę naturalną molową, czyli eolską, i podnieśliśmy jej siódmy stopień o pół tonu. Wypadałoby też sobie przypomnieć, jaki czterodźwięk odpowiada skali harmonicznej molowej. Jest to akord molowy z septymą wielką. W dzisiejszej lekcji zbudujemy sobie trójdźwięki w oparciu o skalę harmoniczną molową. Pamiętasz, jak to się robiło? Jeśli nie, zerknij sobie na ten film, który właśnie się pojawi w karcie. Tam budowałem trójdźwięki w tonacji. Pokrótce, zasada jest bardzo prosta. Wystarczy wziąć pierwszy, trzeci, piąty dźwięk na pierwszym stopniu, drugi, czwarty, szósty na drugim stopniu, trzeci, piąty, siódmy na trzecim i tak dalej. Czyli budujemy akordy tercjami w obrębie danej skali. W zależności od tego, z jakich dźwięków składa się dana skala, możemy mieć tercję małą, możemy mieć tercję zmniejszoną, tercję wielką, tercję zwiększoną. Także chodzi tylko o to, żeby brać co drugi dźwięk i to, jaki akord nam wyjdzie, będzie wynikało z dźwięków z danej skali. Porównując harmoniczny mol do naturalnego mola, okazuje się, że jest on znacznie ciekawszy, szczególnie, że pojawia się tutaj trójdźwięk zwiększony, mamy dwa trójdźwięki zmniejszone, a więc napięcia ciążenia między akordami są zdecydowanie mocniejsze. Można to bardzo sprytnie wykorzystać w kompozycji improwizacji, podmieniając akordy z zwykłego mola na akordy z harmonicznego mola w różnych miejscach. Pokażę Wam to później. Myślę, że solidną porcję teorii mamy za sobą. Weźmy gitarę i sprawdźmy, jak to wygląda na gryfie. Jeżeli do każdego trójdźwięku dodamy jeszcze jedną tercję, uzyskamy czterodźwięki w harmonicznym molu. Tadam! Teraz dopiero robi się ciekawie. Spróbujemy wykorzystać kilka z tych akordów, aby urozmaicić progresję w naturalnym molu. Posłuchajcie. Thank you.
to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, że coś wyciągniecie dla siebie. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, dołączcie do facebookowej grupy Buzz Rockers, a jeśli chcecie dodatkowo opracowania, więcej schematów skal, więcej przykładów akordów, zastosowań w improwizacji, w kompozycji, dołączcie do mojej e-learningowej grupy Gitarowe Dziki Bazoka. Aby to zrobić, wystarczy dołączyć do moich patronów na grupie Patronite. Od 10 zł miesięcznie można dostać naprawdę wiele ciekawych bonusów. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć!